Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was, moi drodzy, w czerwcowych poleceniach, czyli tych produktach, które nowych w większości, które przetestowałam i które mogę Wam z czystym sumieniem polecić. I trochę będzie o suplach, ale też o mega nowościach i o tym, że zbliża się sezon wakacyjny, a w sumie u niektórych może on już jest, więc będą takie produkty, które Wam mogą pomóc na przykład w podróży. Zapraszam. To może zacznijmy od tych suplementów. I teraz totalny sztos i coś, co Wam chcę polecić pod kątem tarczycy, a bardzo wiele osób, szczególnie kobiet, ma problem z niedoczynnością, czy to zdiagnozowaną, czy nie. I uważam, że to są rzeczy, które warto wprowadzić, na przykład taki 3-miesięczny protokół suplementacyjny właśnie pod kątem tarczycy. I na moją prośbę E-Superfood sprowadziło nowy, dość nowy na polskim rynku, bardzo dobry jod, jodika. Możecie go dostać w takiej większej butelce, która jest plastikowa, albo właśnie w takim zakraplaczu szklanym. Także to już do wyboru, do koloru. Tu mamy 300 ml, a tam jest, z tego co pamiętam, 100 ml. Ja mam ten, dlatego że jod możemy suplementować albo właśnie tak z łyżki, dawkowanie macie napisane, albo możemy go sobie rozpylać i możecie też na Superfood zakupić właśnie dyfuzor i ja czasami po prostu go suplementuję i w ten sposób i właśnie z tego dyfuzora to też jest bardzo fajna opcja i to jest dodatkowy nawilżacz powietrza, dlatego ja też mam tą większą właśnie buteleczkę i słuchajcie, możecie go kupić osobno, jodika, albo właśnie w zestawie na tarczycę, bo jod powinniśmy suplementować razem z selenem i razem z cynkiem. Jod i selen rano najlepiej, a cynk wieczorem, żeby selenu i cynku nie łączyć. Także cały ten zestaw na tarczyce macie, możecie kupić łącznie i wtedy jest to korzystniejsze finansowo na Superfood. Oczywiście linki do wszystkich tych rzeczy, o których mówię, dostaniecie w opisie filmu, także możecie tam zajrzeć. Dodatkowo chcę Wam jeszcze polecić, bo też dużo osób jakoś ostatnio mnie pyta o tą witaminę C pod kątem właśnie antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym i jest to taki naturalny, dobry suplement i możecie skorzystać z najtańszej chyba wersji, czyli suplementacji kwasem L-askorbinowym, bo tutaj w większych dawkach, no to wiadomo, że jakaś rutina CA czy inne witaminki z apteki nie będą dobre. I ja w ogóle jestem zwolenniczką proszków, bo wtedy już odpuszczamy sobie tą otoczkę i te niepotrzebne substancje, które tak to byśmy łykali. Natomiast dzika róża w dobrej cenie z medwerity, to jakby dzika róża, acerola będą zawsze miały jakby lepszą wchłanialność tej witaminy C niż czysty kwas L-askorbinowy, więc u nas akurat ostatnio gości właśnie dzika róża. Jest to dość duże opakowanie, więc 250 gramów, więc starczy Wam nawet przy takich stosowaniu mega dawek na dość długo, więc jest to fajna opcja. I kolejna rzecz to są suplementy z Formetsu, które Wam mogę polecić. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o proszek, to ja akurat ostatnio właśnie stosuję pod kątem ciąży, ale też to się przyda u osób właśnie na keto, F-Mag z B6 w proszku, czyli właśnie bardzo fajny magnez, który ogólnie dobrze jest suplementować i raczej go nie przedawkujemy i można go przewlekle nawet brać i on ma bardzo korzystne działanie na wielu płaszczyznach. Ja go zazwyczaj biorę wieczorem, bo on ma też takie działanie uspokajające na układ nerwowy, więc dobrze jest go suplementować wieczorem, chyba że stosujecie dwa razy dziennie. Ale mamy też tutaj F-Multi Minerals i tu mamy kilka albo nawet kilkanaście właśnie składników mineralnych, które 11 składników mineralnych, które stanowią naprawdę fajne uzupełnienie naszej diety i jest to proszek, więc jest to najczystsza forma, jaką sobie możecie dostarczyć i mamy tutaj zarówno chrom, cynk, jodu, jest też trochę magnez, mangan, miedź, molibden, potas, selen, wapń i żelazo, więc taki po prostu komplet i to też jest fajna sprawa, na przykład jak jesteście na keto i po prostu chcecie mieć pewność, że nie macie niedoborów składników mineralnych, to polecam. Natomiast jeszcze z takich produktów, a właśnie, witamina D3. Teraz jakby jest słońce, jest lato, więc rzeczywiście nie zawsze musimy mieć takie duże dawki witaminy D3, natomiast ja suplementuję w sumie D3 cały rok. I jest coś takiego jak Oli Caps z Formetsu i tutaj mamy dodatek oleju MCT, czyli te kapsułki są rzeczywiście z olejem MCT, on jest tym wypełniaczem i to jest fajne, to jest K2 z D3. To
to kosztuje parę złotych drożej, ale i tak uważam, że jest ok. I, no i dodatkowo właśnie mamy ten MCT. Natomiast w wyższej dawce, bo tu jest w jednej kapsułce 4000 jednostek, na przykład macie B-caps. I tutaj po prostu, jeżeli mamy jakieś niedobory, to nawet 2, 3 albo 4 kapsułki, a jeżeli nie, to według mnie profilaktycznie, jak nie mamy jakiejś nadwagi otyłości, 4000 jednostek będzie w porządku. Z tego B-capsu naprawdę są dość przystępne ceny, dobry skład. Mamy betainę, którą ja na przykład teraz stosuję, żeby zwiększyć wchłanialność żelaza, na przykład jeżeli jem wątróbkę, bo w ciąży, no to pasuje o to żelazo dbać. Mamy potas, o, bardzo fajna rzecz, kolagen Max, czyli dość duża porcja kolagenu. I też to się fajnie sprawdza, kolagen, włosy, skóra, paznokcie, wiadomo, ale także stawy, także wzmacnianie naszego organizmu. Także to są rzeczy, które Wam mogę polecić. Format, bardzo wiele suplementów właśnie jest na eSuperfood i oczywiście możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego. Dobra, lecimy dalej i słuchajcie, dla mnie nowością, ale to jest makaron, o którym już dość długo słyszałam, bo niektórzy lubią koniak, niektórzy nie, niektórzy całkiem zrezygnowali z makaronu. Natomiast jest włoska firma Le Gamberi, której przez długi czas nie było w Polsce, ale od jakiegoś czasu sklep keto.keto.pl, na którym też już teraz możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego Joanna Salva, oni ten makaron sprowadzają. I to po prostu, jak zawsze polecam Wam eSuperfood, bo wiem, że tam nie znajdziecie dziadostwa w tym sklepie, co byście sami sobie jeszcze nie dobrali, to po prostu oni dbają o jakość. To tak samo jest, jeżeli chodzi o Keto Keto i oni mają właśnie też produkty, których nigdzie indziej nie ma. Czyli na przykład Le Gamberi nie trzeba sprowadzać sobie z Włoch, tylko możecie kupić u nich. I ja już testowałam właśnie penne. Także Le Gamberi Wam polecam, jest też ryż, jest spaghetti. Niektóre z tych produktów trzeba dłużej gotować niż normalne makarony czy ryże. Natomiast według mnie no, jest to najbliższy zamiennik, jeżeli chodzi o smak do makaronów, więc mi bardzo posmakowało. Ostrzegam, cena jest dość wysoka, ale no, powiedzmy sobie szczerze, to jest produkt z wyższej półki. I też nie trzeba go zjeść dużo i jako taki dodatek, zamiennik dla osób, które rzeczywiście no, nie chcą jeść normalnych makaronów, a chcą sobie ten smak gdzieś tam czasem wrzucić, to naprawdę jest to bardzo fajne. Jeszcze jeżeli chodzi o nowości, to ja jestem zachwycona firmą Hunter & Gather i to też jest firma, która jest dostępna właśnie na keto.keto.pl. Słuchajcie, oni mają majonezy i to są chyba pierwsze majonezy, które rzeczywiście nie mają na przykład oleju rzepakowego. W takiej, tutaj jest 175 gramów i tutaj są, jest olej z awokado 80%, jajka z wolnego wybiegu, sól himalajska i ocet i tyle. Mamy różne smakowe te majonezy, jest też ostry, jakby dla mnie to są takie bardzo fajne dipy, dressingi, więc teraz jak jest sezon na szparagi, to ja też ze szparagami sobie jem. Także naprawdę jest to ekstra i jest tutaj bardzo duża zawartość awokado, więc znowu produkt z wyższej półki, ale naprawdę dobry jakościowo. I oni mają też keczupy, sosy, na przykład tu mamy barbecue, ketchup. Bardzo mi smakują te rzeczy, są ketogeniczne, są bardzo niskowęglowodanowe i są naprawdę bardzo dobrej jakości, więc sobie to też możecie sprawdzić. I jeszcze z rzeczy, którymi jestem naprawdę oczarowana, to są batony. Ten jest pusty, bo wszystko już zostało zjedzone, natomiast to jest firma Nix i też z tego co wiem, to tylko Keto Keto ma to w swojej ofercie. Skład jest bez żadnych zarzutów, smaków macie masę, tu jest na przykład waniliowy taki, one są mocno białkowe, tak? Ketogeniczne, białkowe i to co jest fajne, to na przykład jeżeli gdzieś wyjeżdżacie właśnie w wakacje, nie musicie tego przechowywać w lodówce, nic się z tym nie dzieje, a na przykład niebieski ten baton kokosowy, słuchajcie, on smakuje dokładnie dla mnie jak Bounty. Więc naprawdę, no super są te batony. Jeżeli macie ochotę, można też je kupić w takich większych paczkach, to sobie przetestujcie i też cenowo wychodzi to całkiem przystępnie, więc jest to fajna sprawa i ja na pewno za chwilę znowu zamawiam, bo mi mega posmakowały. No i tak, jeżeli już zostajemy właśnie przy wakacjach, to już nieraz Wam mówiłam o wodzie kokosowej. Różne smaki, na przykład kokosa. Teraz też weszła taka niebieska woda właśnie, która jeszcze jest dodatkowo z kolagenem morskim, także też fajna sprawa. Tutaj zobaczcie, mamy ananasowy, mango, naturalny, arbuzowy i to jest bardzo dobry izotonik na lato i na przykład można sobie go schłodzić w lodówce i naprawdę jest to super sprawa, więc ja bardzo lubię, a moje dzieciaki jeszcze bardziej, więc zazwyczaj oni mi wszystko wypiją, zanim ja zdążę się do tego dobrać.
I z takich jeszcze rzeczy wyjazdowych. Jeżeli wiecie, że na wyjeździe nie będziecie mieć dobrej jakości białka, to bardzo Wam polecam po prostu wołowinę suszoną. To jest świetne źródło białka, fajna przekąska, nie trzeba trzymać w lodówce, długo zachowuje świeżość. I znacie już pewnie beef jerky, Wild Willy, to już było dość długo, natomiast chyba nowość Jack's Meat, to akurat mam z E-Superfood. I zobaczcie tych smaków, ja tutaj mam po prostu całą masę, więc możecie albo wybrać sobie jakieś smakowe, albo po prostu klasyczny, albo na ostro. I naprawdę jest to fajne, ja to bardzo lubię po prostu jeść jako taką przekąskę i doładowanie białka bardzo dobrej jakości, także polecam. A jeszcze jeżeli chodzi o słodycze, to na przykład mamy czekolady Torras i chyba Wam o tym nie mówiłam. I one też mają dobry skład i ostatnio próbowałam chyba jagodowej z owocami leśnymi i też jest pyszna, także to też jest coś, co można ze sobą zabrać. Wiadomo, jak będzie bardzo gorąco, no to nam się to rozpuści, ale nie trzeba tego przechowywać w lodówce. I z takich rzeczy na przykład śniadaniowych, które też możecie zabrać w podróż, to są różne keto granole z Diet Fooda. Jest klasyczna, ale są też teraz różne smakowe z jakimiś dodatkami, na przykład porzeczki. I to możemy sobie dodać czy do jogurtu kokosowego, czy do śmietany, śmietanki kokosowej na przykład, więc tam albo po prostu gdzieś tam sobie pochrupać. Także to są też fajne rzeczy, które po prostu możemy zabrać na wyjazd bądź używać tak po prostu sobie w domu. No dobrze, to chyba tyle, jeżeli chodzi o nowości. Wszystkie linki oczywiście na dole. Natomiast ja Wam dziękuję za dzisiaj, życzę Wam fantastycznego czasu letniego, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to po prostu odpoczynku, nie fiksujmy się tak bardzo na tym żywieniu, tylko cieszmy się z tego czasu, bo nie zawsze i nie wszyscy po prostu mogą wakacjować się non-stop, więc wykorzystajmy to na maksa, ale to też nie chodzi o to, żeby się obeżreć syfem, przepraszam, a potem się źle czuć, no bo też z tych wakacji nie skorzystamy, dlatego to są takie opcje, które po prostu warto ze sobą mieć, a jeszcze jedno. Jest fajna firma nowa Biketo, oni mają dużo fajnych produktów i właśnie MCT w proszku, na przykład z kolagenem, który też znajdziecie na ketoketo.pl, też Wam podlinkuję, to są fajne rzeczy, które właśnie takie sproszkowane możemy sobie zabrać na podróż i albo dorzucić do czegoś, albo po prostu wziąć jako taki jeden fajny suplement i nie brać po prostu miliona innych rzeczy na sam wyjazd, czy dodać do koktajli, zawsze olej MCT będzie fajnym źródłem energii do ładowania, czy przy jakichś właśnie takich, nie wiem, wypadach, jeżeli jesteśmy bardzo aktywni, więc to też jest coś fajnego, co Wam polecam i one też mogą być smakowe, ale ten skład jest dobry, więc możecie sobie to wypróbować i z tego skorzystać. No dobrze, to już chyba teraz wszystko. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!